klienci oczekują od nas systemów, które będą dla nich bezpieczne. Chcą prostych, naturalnych rozwiązań i moje ING w ten sposób na takich fundamentach jest tworzone. Chcemy, żeby ten system był pod ręką wtedy, w takich miejscach, w takich momentach, kiedy rzeczywiście potrzebują usług finansowych, usług bankowych. Staramy się zbudować coś, co będzie towarzyszyło klientowi. Moje ING budujemy z myślą o oczekiwaniach obecnych i przyszłych naszych klientów. Wykorzystujemy nową metodologię pracy, korzystamy z design thinking, patrzymy i pytamy użytkowników o ich oczekiwania, ich preferencje. Dopiero na podstawie tego prototypujemy elementy systemu, badamy, pytamy o ich opinie i finalnie rozwijamy system. Unikalne w tym rozwiązaniu jest to, że pytamy użytkowników o zdanie na samym początku tego procesu, zanim system zostanie zbudowany. To jest całkowita przebudowa systemu i to nie tylko w tej części takiej wizualnej, która jest widoczna dla klientów, ale to, co dla nas w IT jest bardzo istotne, to jest przebudowa bardzo wielu rzeczy po stronie tak zwanego backendu systemów informatycznych. Wykorzystujemy technologię Responsive Web Design, która ma pomagać w tworzeniu rozwiązań uniwersalnych. W zależności od tego, jakie kto ma przyzwyczajenia, co kto lubi, jakie ma preferencje, będzie mógł wykorzystać tę aplikację w różny sposób. Przepraszam, bo coś dzwoni, tak? Prosimy o ciszę. Chwilę cicho, dobra?